Hałas codzienności budzi mnie ze snu. Skoro świt, mówisz, że ludzie nie mają duszy, a ja burzę ten mit. To ta chwila, która zdarza się jedna na sto. Chwila, która wznieca ogień, chwila, która daje moc. Teraz wiem, już nic mnie nie zatrzyma. Tak zaczęła się wewnętrzna wyprawa pielgrzyma. Może w to, co mówię, wkrada się odrobina patosu, ale wiem, że jestem kowalem własnego losu, więc jeszcze jedna chwila, jedno podejście, jeden raz. Nawet jak nie wyjdzie rany, leczy czas. Ramy po to są, żeby poza nie wychodzić. Ja chcę tylko wyjść na ludzi, nie chcę nikomu zaszkodzić. Przecież miałem myśli spokojne, lecz ktoś wywołał w nich wojnę. Co mam zrobić? Bez myśli, jak żyć, jak żyć? Ta historia trochę o dramat zakrawa, lecz to moja przysięga. To przysięga, nie obawa. Lawa w moich żyłach sprawia, że już pulsują skronie. Nic się złego nie zdarzyło, a pocą się moje dłonie. Chodzi przecież o panowanie umysłu nad ciałem. Chciałem dać siebie więcej niż kiedykolwiek dałem. I tak 7 dni w tygodniu, 24 na dobę. Jak zaraz czymś nie zwolnię, strzelę sobie w głowę. I tak jedną jej część zostawię na scenie, żeby pokazać, jak ważny jest szacunek do siebie. Drugą część zabiorę do ziemi, jak nie moje życie, niech perspektywa się zmieni. Niech perspektywa się zmieni. Niech perspektywa się zmieni. Niech perspektywa się zmieni. Give me the sound, man. Nie zamykaj, nie zamykaj drzwi i takie rozpier... Nie. Teraz mówię o sobie. Jedno życzenie do wszystkich tutaj zebranych. Bądźmy sobą i niech to nie zostaje między nami. Bądźmy sobą, a nie tylko siebie połową. Gdzie jesteś? Cokolwiek robisz, rób to z serca. Choo 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 choo.